Hej, siemanko, jestem ja z Grzeczności i witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z Gier Mobile. Dzisiaj zagramy kolejny raz w grę Harvest Yo. I oczywiście, moi drodzy, lecimy z nową mapą. Nie wiem, co to jest za mapa. Znaczy, co to jest za mapa, w sensie kształt i co to jest za plon. Może będzie kształtem podobna do pozostałych map, albo po prostu gdzieś się pod tym względem różnić. O, jest to nowy plon. Fajnie. O, jak fajnie, że się koleżko rozwalił. A tak jak ja teraz. Wkurzające jest, moi drodzy, w tej grze, że tutaj boty jeżdżą tam, gdzie my. I to dosłownie tam, gdzie my, bo ja sobie tu zjadę, pojadę sobie tutaj i to nagle magicznie bot pojawia się. I moi drodzy, jakoś tak przez jakiś czas na kanał wlotowały nowe serie. Myślę, że bardzo, bardzo wam się spodobały, na przykład Minecraft Earth. Myślę, że jeszcze Minecrafta Earth będziemy nagrywać. No spokojnie. Moi drodzy, drugie miejsce. O, koleżka, ale on mnie przebił, koleżka już. On ma prawie 40%. Oto on. No cóż, stracił rzeczy swoje. Jak na pierwszą grę 60% już mieć, to według mnie fajnie. Tutaj przyjadę, no na spokojnie. Tylko nie wiem, jak tutaj. No właśnie, tam nie przyjechałbym, nie miałbym szans. I oczywiście reklama, dlaczego by nie? Patrzcie, kurde, ale wyścig kozacki. Co to jest w ogóle za gra? Przemyślmy, czy nasz tutaj wymysł wygra. Jak najbardziej. Najbardziej chory wymysł zrobiłem tam. Dobra, mamy dużo plonów do zebrania, także będziemy musieli skorzystać z opcji podwój plony. Niestety. No, cały czas to błąd, cały czas jest ten błąd ze sterowaniem, który chyba w poprzednim odcinku pokazywałem wam. Zresztą odkryliśmy to. Że jadąc na wprost do rogu, nasz kombajn sam skręca. Nie zawsze to wychodzi, ale jak wychodziło to... O ja pierdziule. Wiecie, co jest złego w tych wagonikach? Że one czasami same jakby tak przy... do lewej strony czasami jadą. No i to właśnie jest problem, że na przykład... Zauważyliście jeden plon, który jest bardzo wam potrzebny, chcecie go zdobyć, a akurat wasze wagony was niszczą. Albo Jezus Maria, no znowu, albo jakiś tutaj bot was zniszczy, no. Dobra, teraz na serio. Musimy zrobić, zniszczyć tu każdego bota. Okej. To teraz skupię się na tym Peterze, bo on ma dużo punktów.
No, tu jakiś po drodze jeszcze padł, ale to nie jest ten, którego chciałem zniszczyć. No, tutaj kurde bym się rozwalił już. O, jeszcze jakieś tutaj plony mam przy okazji. No tutaj jest naprawdę dużo. Kurde, ty bocie. Dobra, czy będzie 90%? Tak, równe 90. I trochę więcej, bo bota zniszczyłem, ale. Ale było. Gdyby nie ten bot, to miałbym równe 90. Jest tu w ogóle X i tutaj się pojawił, dobra. Miałem podwoić plony, ale niestety nie kliknąłem. Czekajcie, cięcie na chwilę. Sorry za cięcie, ale musiałem zrobić cięcie, żeby kichnąć sobie. Masakra, wiecie co? Jakie ciśnienie miałem. Łoj, dzisiaj moi drodzy będzie parę filmów nagranych. Ogólnie to... Jeżeli na przykład nie chcę nagrywać serii, które mam na kanale, teraz na przykład Harvest Yo, czy Space Bumpio, jak jeszcze było, to na przykład nagrywam vlogi na zewnątrz, albo po prostu gry, które wymagają... Co jest? Przecież, o, dobra, powiedzmy, że to ja w niego wjechałem. Gry, które trzeba grać na zewnątrz, czyli powiedzmy Minecraft Earth, gdzie trzeba spacerować, żeby jakieś rzeczy zdobywać. Bo tamta gra jest naprawdę fajna. Ogólnie jak ktoś jeszcze nie grał w Minecraft Earth, to jak najbardziej polecam. Gierka jest fajna. Ukradli mi tu wszystko. Jestem najgorszy, jak z tego co patrzę. Dobra, to czas, moi drodzy, poprzebijać parę botów. Albo i nie, bo wciąż mam mało. Dobra, tutaj wyjedziemy sobie. Mało mamy teraz procent. Prawda, ale... Jeżeli podwoimy, to będziemy mieli dużo tych plonów, ale i tak zdobędziemy jeszcze tak... Ja wiem, to do 60% może nam się nawet udać zebrać. Ja tam nie chcę jechać, jak na razie.
Dobra, teraz mogę tam wjechać, bo się zmieszczę. O tak! Tak. Mamy 60%. No prawie, prawie. No i żebyś się nie zesrał na tej gościu na tej reklamie. Gości tak na reklamie kłamie, że och, zobaczcie ile możecie dostać za jakieś tam używanie mojej aplikacji. Jakaś naiwna osoba sobie weźmie taką aplikację, bo och, mogę zarobić. Będę mieć dużo pieniędzy. No i ja nie rozumiem tych osób naiwnych, które to pobierają. Przecież to wiadomo, że to jest scam. Zresztą nigdy nie będzie działać. Mało tego, że tak. Ktoś, kto używa tej aplikacji, nie dostaje nic, to twórca jeszcze na tej aplikacji zarabia. Kurwa, jak zwykle musi mi to jakiś chuj z drogę zajechać. No tu jest dobra, nie zauważyłem. Znowu ten Peter mi tu. Ten sam bot. Drogę mi zajeżdżą. O nie, ty bocie, nie ma mowy. Wypadł stąd. Wszystkiego trzeba zbierać dużo. Tego nowego plonu też starałem się jak najwięcej zebrać. I moi drodzy, jeszcze nagram dla was tak. Paper.io 3D, bo oczywiście ta gierka jest bardzo fajna. Tak, tam jest sporo mapek, więc sporo odcinków będzie. Może nawet tyle, co było ze Space Bumpią. Może więcej. Czy zdążę? Zdążę, bo tu nie ma tego dużo do zebrania. Proszę bardzo. Jeszcze na koniec zniszczony bot. Zbiorę podwójnie. Nie wydaje mi się, żeby to było podwójnie. Kliknąłem podwójnie, a ja zebrałem tyle, ile dostaje się za, no, za mapkę. Czyli to był bug. Właśnie wywaliło grę. Spoko, rozumiem. Czy to była aktualizacja? Nie, no nie było aktualizacji do tej gry. Co się stało? Cofnęło mi plony. O nie! Zostałem oszukany, zostałem oszukany. I naprawdę. Ta gra oszukuje. Twórca no. Jeszcze czaję jak twórca chce zarobić. Oj, właśnie się rozwaliłem. Ale jak twórca celowo komuś wywala grę, no to jest już przesada lekka. Jak ja będę musiał, moi drodzy, zaraz cięcie zrobić, żeby zebrać plonów, bo to widzieliście, mieliśmy 100 coś plonów, a ja nagle mam tyle, ile miałem. To czekajcie, zrobię cięcie, zagram dwie areny i widzimy się po cięciu. No, moi drodzy, wreszcie można powiedzieć, że odzyskałem plony, które straciłem. To prawda, trochę więcej w cięciu zebrałem tych
planów, ale postanowiłem, że kurde, trzeba to zrobić, bo twórca po prostu przegiął na po całości, no, wywalić komuś grę, zabrać plony, no, to była poważna sprawa. Dlatego teraz pozbieramy plonów i co? O nie, znowu, bo znowu bot jedzie tam, gdzie ja. Może była jakaś aktualizacja, bo aktualizowałem gry, ale nie, znaczy aplikacje, ale nie przypominam sobie, żeby była aktualizacja Harvest Field. Rampcar Jumping, co to za głupota? Dobra, lecimy, moi drodzy. I teraz gra agresywna. O, tylko zbiorę sobie nowego plonu. Co, o Jezu. No dobra, moi drodzy, tutaj może nie wiem, czy ja zginęłem. W sensie, czy to była moja wina, że padłem, ale już niech będzie. No teraz to już była ewidentnie jakaś zwiecha gry, jakiś lag czy coś takiego. Dobra, lecimy dalej. Stówę mamy do zebrania. Niektórego plonu, więc muszę tutaj dużo go pozbierać. Ten bot chyba będzie próbował mnie zniszczyć. Nie, wydawało mi się, dobra. Na szczęście nie. Bo doszłoby do walki. Widzicie, te boty bezpośrednio gracza chcą zniszczyć. Ale już bota tak niekoniecznie atakuje. Dobra, tutaj na szczęście z tego bota naprawdę dużo plonów je mamy. Chris, bo jakby fajnie było cię zniszczyć. Dobra. Czyli tutaj się nie, oni się nie zniszczą. Może zajadę mu drogę. A, już koniec czasu. Czekajcie. No dobra, moi drodzy. Dwóch plonów już nie potrzebujemy zbierać. Wiśni i tego zielonego czegoś. Potrzebujemy trochę tych cytrusów i tego drugiego. Także zbierajmy. O, tu są te cytrusy. O, i tu jest ten drugi potrzebny plon. No,
Zanim on to cytrusy też są potrzebne, jak mówiłem. Zostałem sam. No już dobra, się jakieś boty pojawiają. Czterdzieści sekund. Nie wiem, czy zdążę tutaj zniszczyć jakiegoś bota. A udało się cokolwiek tutaj zrobić jeszcze. Tak, bot się rozwalił. No na ten bot chciał wjechać po swoje plony, ale niestety ich nie zdobędzie, nie odzyska. Okej, czekajcie. No dobra, zostało nam tylko trochę tego trzeciego plonu, nie wiem co to jest, ale zaraz sobie to zbierzemy i będziemy mieć. To jest, moi drodzy, nie wiem gdzie to jest na razie, ale o tu jest, to tutaj. Nie, to moje, spadaj stąd bocie. Nie wiem, czy to mi wystarczy, to co zdobyłem. Może tu jest jeszcze to? Może jest jeszcze jeden plon tutaj? Nie, nie ma. Dobra, 10 sekund, zdążę tutaj dojechać. Okej, prawie 90%. Okej, właśnie, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Będziemy mieć coś takiego. Coś fioletowego. Dobra. Jeden. Oj. Co to jest? Aj, sorry, czekajcie, cięcie zrobię na chwilę. Reklamę przez przypadek kliknąłem, a chciałem przeliczyć tylko mapki. Jeden, dwa. Nie wiem, co to będą za mapki. Sześć mapek tylko, bo to... Jezus, co to się kraszuje ta gra, no? Przed chwilą w ogóle zmiana niku się odpaliła. Bo tutaj zobaczcie, że... Nie, nie tu. O, tutaj są po prawej stronie te plony, które już mam odblokowane. Myślałem, że po prostu te mapy są już jakby dostępne, ale tak patrzę, że nie. Dopiero ta mapka jest dostępna. Coś mi się po prostu pomyliło, bo zobaczyłem tu plony, ale to jest po prostu dekoracja. Także, moi drodzy, jeżeli ten film wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, subika wraz z dzwoneczkiem, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam was na poprzednie filmy, na następne, do następnego. Na razie, cześć. Hej, hej.
Następny odcinek, moi drodzy, będzie niedługo, za jakiś czas. Znowu sobie będziemy tutaj jeździć kombajnem. W ogóle zobaczcie, jak dużo tych mapek już było. No, także narazka.